Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem jest mi niezmiernie miło, ponieważ ten film powstaje przy współpracy z firmą Goodwill. Dla osób nowych lub niewtajemniczonych wspomnę również, że na moim kanale jest już naprawdę sporo zestawów z tego sklepu internetowego, dlatego możecie sobie to wszystko zobaczyć. Tutaj Wam się u góry wyświetli playlista ze wszystkimi filmami. Tym razem mam dla Was coś innego, czyli będziemy ozdabiać zeszyt. Jeżeli jesteście zainteresowani, to linka zostawię Wam standardowo w opisie. Dlaczego coś innego? Dlatego, że już poprzednio pokazywałam Wam, jak ozdabiałam torebkę właśnie z firmy Goodwill. I bardzo Wam się ten pomysł podobał. Byliście zaskoczeni w większości, że w ogóle można wyklejać coś innego niż tylko obrazy. Dlatego postanowiłam pokazać Wam kilka innych rzeczy, które możecie również diamentami wykleić. Tym razem mamy taki oto zeszyt. Ja to wszystko odpakowywuję i pokazuję Wam, co jest w środku. Wykleiłam już tą część, z której odkleiłam folię, tak jak widzieliście na filmiku. Wszystko tutaj jest już pięknie zaklejone. I już w tym momencie mogę Wam powiedzieć o moich spostrzeżeniach, które mi się rzuciły w oczy. Po pierwsze, bardzo podoba mi się to, że klej nie jest na całej powierzchni okładki, a tylko pojedynczo w miejscach, gdzie musimy nakleić ten diamencik. Tu mam jeszcze jakieś coś nieprzyklejone. Czyli tutaj na przykład się nic nie klei. Klei się tylko w tych miejscach, gdzie mamy przykleić diamencik. To jest naprawdę fajne. Dodatkowo żywica jest bardzo fajna i bardzo mięciutka. Jak widzicie, ja sobie już ją tutaj zużyłam trochę. I właśnie zauważyłam, że trzeba troszkę częściej nabierać tą żywicę niż w innych zestawach. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale nie jest to w zasadzie żaden problem. Zobaczcie, ile mamy żywicy. Ja zużyłam tyle na taki kawałek, ale myślę, że warto zwrócić na to uwagę, bo może kogoś to akurat zainteresuje. Thank you.
taki sposób wygląda wyklejony zeszyt. Ja mam go tak bokiem, żebyście wszystko dobrze widzieli. Tak to wszystko wygląda. I powiem Wam, że jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Po pierwsze, ta okładka się nie klei. Nie przyklejcie się do niej. Jak widzicie, ja tutaj się nigdzie nie kleję, nic mi się tutaj nie podnosi, jeżeli dotykam palcem. Co jest naprawdę fajne. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam, jest to, że ten klej na okładce jest dużo mocniejszym klejem niż te kleje w innych zestawach. Wiąże się to z tym, że zobaczcie, tutaj na przykład mam krzywo przypięte i przesunięcie tego, słuchajcie, graniczy z cudem. Ja to próbuję przesunąć i zobaczcie, to sobie wraca. Więc ustawienie tego ładnie i porządnie, kiedy już to przykleiliście, jest naprawdę bardzo trudne. Tutaj tak samo ciężko było przykleić te największe, bo one jakby nie chciały się podnieść tym długopisem i trzeba mieć do tego pensetę, ewentualnie, tak jak ja, palcem też daję radę. Tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o sam sklep internetowy, to na jego temat nie będę Wam mówiła zbyt dużo, albo nawet w ogóle nic nie będę mówiła, dlatego że opowiadałam to o tym już w jednym filmie, do którego linka zostawiam Wam w opisie. I tutaj chyba też się wyświetli, o ile mi się uda, o ile nie zapomnę, może tak. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tego zeszytu? Na stronie internetowej mamy napisane, że jest to zeszyt A5, co oczywiście się zgadza. Jest to taki zwykły zeszyt, taki mały, tak jak do szkoły, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, w porównaniu z ręką wygląda w ten sposób. Standardowa wielkość zeszytu. Na internecie było również napisane, że jest to szkicownik. Czytając szkicownik, mam na myśli to, że są czyste kartki. I również mamy w środku czyste kartki. Jeśli chodzi o okładkę, to nie jest to taka typowa okładka. Ona nie jest ani miękka, ani gruba. Wykonana jest z takiej jakby gąbeczki. W ogóle zobaczcie, jak ona się tutaj fajnie wygina. To jest gąbka. I przez to, że kleiliśmy do takiej gąbce, to było to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Dla mnie bardzo ważne w zeszycie jest to, aby rozkładał się on na płasko. Wtedy o wiele lepiej mi się pisze. Tak też jest z tym zeszytem. Próbowałam sprawdzić, czy jest on klejony, czy szyty, natomiast nie jestem w stanie tego stwierdzić. Niestety na to pytanie Wam nie odpowiem, ale jest naprawdę bardzo fajny. Te diamenciki wydaje się, że są przyklejone porządnie. Ja je muszę tu jeszcze dobrze docisnąć. Natomiast już wiem, że na pewno nie będzie to zeszyt taki typowy do szkoły, którego wsadzicie do plecaka i niech się dzieje wola nieba. Tutaj niestety raczej ja bym nie ryzykowała. Raczej bym to traktowała jako jakiś taki notes, który będziecie mieć na biurku, gdzie będziecie sobie zapisywali, nie wiem, jakieś ważne rzeczy, coś typu bullet journal. Jakiś taki ala, po prostu coś, co będzie leżało na biurku, nie będzie zbyt długo używane. I ostatnią rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to to, że możecie spróbować sobie to zalaminować albo położyć na to klej, żeby to jeszcze bardziej usztywnić. Ja na razie tego nie zrobię, po to, żeby przetestować, jak to jest bardzo trwałe, ale właśnie wpadłam na taki pomysł, że... No i to by było na tyle, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym. Pa!